Jestem znowu przy Astrze i zaczęła mi gasnąć, tak jakby to powiedzieć. Jadę i samochód gaśnie, po prostu po chwili znowu odpala. No i co, wino podejrzewam, że jest ten sterownik. Tutaj czytałem w internecie, że ludziom też się to psuje, więc chciałem wam pokazać, że sterownik jest na silniku. No i on tutaj nie ma za specjalnych warunków, bo ciągle ciepło od tego silnika. Odczepiam te dwie kostki. Tutaj mamy chyba trzy śruby. Raz, tutaj jakaś masa, tu trzecia, może po środku gdzieś jest jeszcze jakaś jedna. Jak odepnę kostki, będę wiedział. A tutaj mam przewody. Normalnie wy nie będziecie mieli tych przewodów, bo to są przewody od gazu. Tutaj mam listwę wtryskową, ale to ja sobie tutaj stąd wyjmę i będzie komputerek na wierzchu i zaraz się widzimy na stole, jak już będę lutował. Mam nadzieję, że to nie będzie zalane jakimś klejem, bo na pewno będzie łatwiej nie skrobiąc tego kleju. No i podejrzewam tu, że są jakieś zimne luty, że powstały, bo w tych sterownikach właśnie takie rzeczy się tutaj dzieją. Dobra, sterownik, jak widzicie, wymontowałem. Tak on wygląda. No i niestety nie jest rozkręcany, tylko jest sklejany. Tu trzeba go rozkleić. Jeszcze pokażę wam numery. Tutaj widać, że coś przychodzi dość ciepłego. Już tutaj przypaliło trochę to naklejkę. Później tam zerknę, co to jest. Sterownik jest Delphi. Dobra, ja to rozkleję. I powiem wam, jak to rozkleiłem później, bo teraz na razie nie wiem, jak się za to zabrać. Ciekawe, czy ja dam radę nagrywać jedną ręką i lutować drugą. Będzie coś widać? Lutuję sobie, oblutowywuję sobie wszystkie tutaj elementy. Kopci się, bo topnikiem posmarowałem i dodałem trochę cyny świeżej. Tak szybki przerywnik jednoręko. No, przydałoby się jeszcze troszkę tu topnika i cyny. No ale tak, oblutowałem sobie, już wam pokazuję. Weźmy jakiś wskaźnik. Oblutowałem sobie całe te złącze i wszystkie moduły. Ten moduł, tamten, ten. Tutaj tego nie ruszałem. To. No i tu jeszcze został moduł BGA i nie będę go wylutowywał, ale jest duże prawdopodobieństwo, że on może mieć gdzieś jakiś styk nieprawidłowy. Wygrzeję go delikatnie i tyle. No te tranzystory, jakieś MOSFETy, to tutaj popatrzę sobie na te styki, raczej ich nie będę lutował, bo jest bardzo dużo ciepła potrzebne, żeby je przylutować. Te sobie przylutowałem. Tak jak widzicie, posprawdzam jeszcze te pojedyncze takie elementy, jak ten element, czy ten, czy tutaj kondensatory. Tu mamy jakieś rezystory. I tutaj mam jakiś chyba stabilizator. Posprawdzam sobie to. No i tyle. I skleję ten moduł. Zobaczymy, czy będzie działał. Jeżeli Astra będzie dalej działała, to znaczy, jeżeli będzie dalej przerywała, wtedy kupię nowy moduł, podmienię go z tym modułem, wtedy pokażę wam, jak podmienić taki moduł. A ten moduł, bo potrzebny mi jest ten samochód, żeby jeździć, a ten moduł wtedy będę mógł sobie rozkleić go całkowicie, zobaczyć, czy są elementy po drugiej stronie. Tylko właśnie, żeby to zrobić, to trzeba odlutować wszystkie gniazda, te gniazda, które są tu na przelot. Te piny trzeba odlutować, żeby ta płytka mi wyszła. I tutaj widzę punkty masowe, trzeba poodlutowywać. To są chyba punkty masowe. Odciąć cały ten silikon. Jeszcze wam powiem, jak zdjąłem tą płytkę. Tą płytkę zdjąłem w ten sposób, że po prostu, jak ona tutaj sobie była, wziąłem nóż i nożem wokół silikon obciąłem. I później wziąłem płaski śrubokręt. Tak delikatnie go wbiłem. Tutaj widzicie kawałek wyszczerbionego tego aluminium. Wbiłem, podważyłem i odeszło. No i dobra, sprawdzam, czy to będzie działać. Tu już mi się studzi sterownik. Ogrzałem sobie tam trochę ten
układ. Chciałem wam pokazać, jakie błędy były. No i tutaj mamy brak komunikacji szyny. Dalej napięcie. Tutaj w cimie coś nie tak. Dalej znowu w cimie braki komunikacji. W silniku. No wszystkie błędy, jakie są możliwe. Napięcie. Immobilizer. No tu jest ewidentnie jakiś błąd komunikacji. Całkiem możliwe, że to nie tego sterownika jest błąd komunikacji, ale tak od tego zacząłem. Dalej, no i tutaj już nie ma. Skleiłem go takim uszczelniaczem Dirko. Jakiś silikon, uszczelniacz, coś takiego. Uszczelka wpłynie, o tak. I ścisnąłem ściskiem. Czekam do jutra, aż to się sklei ładnie i montuję.